Hej, witam was serdecznie, tu jest Iron i zapraszam was na nowy odcinek z gry Dragon Age Początek. W przednim odcinku zrobiliśmy sobie, montaż sklejków, bo to zadanie, ten DLC cały bugował się i to był taki bardzo wkurzający bug, ale jednak gdzieś tam poczytałam więcej, popróbowałam też, bo to nie jest tak, że ja tylko wyczytałam, bo były chyba z dwa sposoby, albo trzy, które gdzieś tam wyczytałam, które niby miały pomóc, ale w końcu tylko ten jeden pomógł i jeśli też macie ten problem, zapraszam was do poprzedniego odcinka, tam na końcu jest właśnie wyjaśnione, o co chodzi, jak to się robi i... No, żebyście się też nie wkurzali tak samo jak ja, bo ja bym się bardzo wkurzała na to. Obecnie i tak, zrobiliśmy sobie to zadanie. To jakiś księg jest. Zawsze jakiś PD dodatkowy. Zrobiliśmy sobie właśnie... Coś tu było? Nie, chyba nic ciekawego. Rękawice łuskowe, no właśnie. Zrobiliśmy sobie tego DLC-ka. Teraz idziemy do Dalijczyków ostatniego rasy klanu, tak. Ostatnich tych sprzymierzeńców z traktatu, którego chcemy pozyskać do walki z mrocznymi pomytami. Więc tak, odcinków widzę, że już jest w pigułę po 40. 40 ko, do 50 pewnie dobiję. Jeszcze się zastanawiam, czy... Gdzieś tam dodatkowo czy robić te stand alone, te są takie kampanie. Jak one w ogóle, czy są długie, czy krótkie? Bo jak są krótkie, to zawsze mogę je gdzieś tam szybko zrobić. Gdzieś tam dwa, trzy odcinki na jedną kampanię. To jeszcze nam został jeden DLC. Tam jest chyba powrót do Ostagaru. Po tej całej bitwie, tej wiadomo jakiej tej bitwie, gdzie ten król Kaelon no niestety przepłacił życiem, bo Logan tam wycofał się ze swoimi wojskami, więc to właśnie to jest ten DLC. Więc zobaczymy, o co kaman. Jesteśmy teraz u Dalijczyków, jak widzicie. Zatrzymaj się, przybyszu. W tym miejscu obozują Dalijczycy. Radzę ci udać się gdzie indziej i to szybko. Nie bardzo. Prawdę mówiąc, właśnie szukam Dalijczyków. Nie lubię, jak mi się grozi. To wy tak witacie podróżnych? Nie mam pojęcia, że żyją tu Dalijczycy. Ciężko mi w to uwierzyć. Co może łączyć Dalijczyków z taką grupą jak twoja? Wszystko. Jestem z szarą strażniczką. Chcę porozmawiać z waszym przywódcą. Perswazja. Powiem to waszemu przywódcy i nikomu innemu. Miałem zamiar skorzystać z waszej gościnności. Interesuje mnie kupno znakomitych dalijskich wyrobów. Dziwnego, że Dalijczycy mają tak kiepską opinię. Szarą strażniczką? No. Skąd mam wiedzieć, że mówisz prawdę? Popatrz, tu traktat, tu kurde, debilko. Pełna tu ludzi podających się za szarych strażników, co? Musi ci wystarczyć moje słowo. Dość tego, puść mnie do obozu i to już. Przypuszczam, że kłamstwo niewiele by ci dało. No raczej nie. Cię do opiekuna. Trzymaj ręce przy sobie i pamiętaj, że obserwujemy każdy twój krok. No wiem o tym. Za mną. Za mną. Chodź tu. Hasiu, hasiu. Widzę, że mamy gości. Wspaniale. To cała kolonia. Kim są ci przybysze, Mitro? Brakuje mi cierpliwości, a jeszcze bardziej czasu, żeby rozmawiać dziś z nieznajomymi. Ta twierdzi, że jest szarą strażniczką i chce rozmawiać z klanem. Uznałam, że lepiej pozostawić decyzję tobie. Mądrze zrobiłaś. Ma sera nas, Mitro. Możesz wrócić na stanowisko. Manuvenin, opiekunie. Teraz pozwól, że się przedstawię. Jestem Zatrian, opiekun tego klanu, jego przewodnik i znawca dawnej wiedzy. A kim ty jesteś? Już wiesz. Jestem Elizabeth Iron. Miło cię poznać. Opiekun, to znaczy, że tu dowodzisz. Nie musisz wiedzieć, kim jestem.
Możesz mnie nazywać Elizabeth Iron. Dobre maniery? U szemlenki? Ciekawe. Ja ci dam szemlenkę. Co cię tu sprowadza? Przybyłaś z wieścią o pladze? No raczej. Wyczułem już skażenie szerzące się na południu. Istnienie plagi nie jest dla mnie nowiną. Podążyłbym z klanem na północ, gdybyśmy mieli możliwość podróżowania. Niestety, jak widzisz, brakuje jej nam. Tak, wygląda na to, że macie własne kłopoty. Kto by pomyślał? No. Rozumiem, że przybywasz w sprawie traktatu, który podpisaliśmy przed wiekami. No. Niestety nie wiem, czy będziemy w stanie dotrzymać obietnicy. Musicie. Muszę wyjaśnić parę rzeczy. Proszę, chodź ze mną. Chodź ze mną, dziecinku. Chorują wszyscy. Klan przybył do lasu Bresilian miesiąc temu, jak mamy w zwyczaju, gdy odwiedzamy tę część Fereldenu. Zawsze jesteśmy ostrożni i wyczuleni na zagrożenia w lesie, lecz nie spodziewaliśmy się, że wilkołaki będą się czaić w zasadzce. One zaskoczyły nas i choć odparliśmy atak tych bestii, wyrządziły dużo złego. Wielu naszych wojowników właśnie dogorywa. Przy całej naszej magii i umiejętnościach uzdrawiania w końcu zostaniemy zmuszeni do zabicia własnych braci, by nie zamienili się w bestie. Trzeba powstrzymać zło plagi, lecz nie jesteśmy w stanie dotrzymać naszych zobowiązań. Przykro mi. No pewnie mamy pomóc. Co innego? Nie ma sposobu, żeby pomóc twoim łowcom. W lesie są prawdziwe wilkołaki. Dlaczego te bestie was zaatakowały? Z pewnością możecie poświęcić paru wojowników. W takim razie poszukam pomocy gdzie indziej. Pa, już mnie nie ma. Okej, okay, w lesie prawdziwe wilkołaki. W historii Fereldenu był taki okres, gdy zwierzołaki przemierzały kraj całymi stadami. Duchy opętywały zwierzęta, zamieniając je w straszliwe potwory. Ludzie walczyli z tymi stworami i zniszczyli je. Nic dziwnego, że opowieści z tamtych czasów są coraz mniej dokładne. Wilkołaki to bestie podobne do... Ale cię widać, Win? W ogóle. Opętane wilki doprowadzone do szaleństwa. Nie wszystkie wilkołaki zniknęły ze świata, czego dowodzą te, które polują w lesie Bresilian. Czy nie ma sposobu, żeby pomóc twoim łowcom? Dlaczego te bestie was zaatakowały? Są dzikie i niezmordowane. Nie potrzebują powodu, żeby kogoś zaatakować. Ciekawi mnie jednak ta zasadzka. Spodziewamy się, że wilkołaki nie są sprytniejsze od wściekłych wilków. Zasadzka zaś sugeruje niespotykany dotąd poziom inteligencji. Może nie są takie bezrozumne, jak sądzicie? Wątpię. Sama klątwa, która krąży w ich żyłach, przepełnia je bezrozumnym szałem, który uniemożliwia racjonalne myślenie. Z pewnością możecie... Nie, czy nie ma sposobu, żeby jakoś wam pomóc, to nie? Zżera ich klątwa, która krąży z ich krwią, przyprawia ich o straszliwe cierpienia, a w końcu albo o śmierć, albo przemianę w potwora. Jedyna możliwość ich uzdrowienia musi pochodzić z samego źródła klątwy, a to nie byłoby łatwo to zdobyć. Jestem dobra w niełatwych zadaniach. No, już tyle żeśmy porobili tych zadań, że raczej jesteśmy świetni i idealni do takich zadań. Ale i tak poprosisz mnie o jego przyniesienie, prawda? Mówisz o wilkołaku? W lesie Bresilian mieszka ogromny wilk, zwiemy go Chorym Kłem. To w nim powstała klątwa i poprzez jego krew się rozprzestrzenia. Gdyby można było go zabić i przynieść mi jego serce, być może mógłbym zniszczyć klątwę, ale to zadanie okazało się ponad nasze siły. Tydzień temu wysłałem do lasu łowców, lecz nie powrócili. Nie mogę bardziej ryzykować dobrem klanu. Znajdę dla ciebie tego chorego kła. Zastanawiam się nad sprawdzeniem pomocy z zewnątrz. Jeśli ci pomogę, co dostanę w zamian? Powiedziałeś, że być może mógłbyś zniszczyć klątwę. Rozumiem, ale muszę już iść. Zastanawiałeś się nad... Od kogo?
Dzieci kamienia? Szemlenów? Naprawdę sądzisz, że mają dla nas czas? Jeśli ci pomogę, co dostanę w zamian? Powiedziałeś, że możesz, że być może mógłbyś zniszczyć klątwę. Nie gwarantuję, że to zadziała tak, jak przypuszczam, lecz to jedyna nasza nadzieja. Co dostanę w zamian? Oczywiście pomożemy ci w walce z plagą. Do tego zyskasz naszą wdzięczność. No okej, spoko. Plan będzie namacalną nagrodę. Twój lud mógłby poprawić swoje nastawienie do mnie. To dobrze, mam nadzieję, że o tym nie zapomnisz. Zapamiętamy każdego, kto podejmie takie ryzyko dla naszego dobra. Jednak niewielu spoza naszego ludu to uczyniło. Mam do ciebie kilka pytań. Zadaj je szybko, jeśli możesz. Mam tu dużo do zrobienia. Moja uczennica Lanaya lub Sarel, bajarz klanu, równie dobrze mogą na nie odpowiedzieć. Jak znajdę chorego kła? Masz jakieś rady? Powiedz mi więcej o tej klątwie, która dotknęła łowców. Niewiele jest do opowiedzenia. Początkowo wzięła się od chorego kła, lecz teraz każdy wilkołak może roznieść ją dalej. No. Więc wszystkie wilkołaki na świecie wzięły się od chorego kła. Więc jeśli wilkołak mnie ugryzie, zarażę się. Jak można poznać, czy padł się ofiarą klątwy? Jak powstała ta klątwa? Okej, okay, chory kieł. Ale wszystkie z tego lasu pochodzą od niego. Więc jeśli wilkołak mnie ugryzie, zarażę się. To możliwe, lecz nie do końca pewne. Jedynym sposobem ochrony przed klątwą jest nie dać się ugryźć. No wow, no po prostu, kurde, nie wiedziałabym, że coś tak, że tak można. Czy można poznać, czy padło się ofiarą klątwy? Poznasz to w ciągu najbliższych dni. Zaczniesz się pocić i wymiotować, i co gorsza, twój charakter stanie się dziki i niekontrolowany. Jeśli to przytrafi się tobie, radzę ci jak najszybciej odnaleźć chorego kła. W tym momencie twoja misja stanie się bardziej osobista. Jak powstała ta klątwa? To długa historia i nie mam na nią czasu. Jeśli chcesz, zapytaj Sarela. Zapytać o coś innego. Jak znajdę chorego kła, masz jakieś rady? Wypatruj białych wilków. To jego oczy i uszy w tym lesie. Dobra, muszę wyjść. Muszę wrócić do opieki nad moim klanem. Niech stworzyciele czuwają nad twoją drogą. Okej, dziękuję. Widzę, że są jakieś zadanka. Chętnie pozbieram, ale najpierw bym chętnie sobie sprzedała. Aha, bo ty też masz zadanie. Co ty robisz? Zupełnie pokrzywiłeś drzewo. Zostawiłeś je na deszczu, czy co? Nie, mistrzu Waratornie. Ja chyba użyłem za dużo ognia. Nie wytapiasz rudy jak Durgenlen. To żywe drzewo. Ono wymaga cierpliwości i delikatnych dłoni, a nie ognia. Moje czyny mnie smucą, mistrzu Waratornie. Bo i powinny. W takim tempie stracimy naszą sztukę na zawsze. Wyrzuć to martwe drewno i zacznij od nowa, a ja porozmawiam z naszym gościem. Wybacz mi dygresję, przybyszu. Czy czegoś potrzebujesz? Chyba ty czegoś potrzebujesz. Chciałbym z tobą pohandlować. Nie jestem kupcem, ale możemy pohandlować. Może znajdziesz tu coś, co ci się przyda. Raczej bardziej ja bym ci wcisła rzeczy, które chyba nie będą potrzebne. Tak, raz stwierdzę, że każdy przedmiot ładny nie chce nic sprzedać. Dotyczny argument. Mam tak ładny ten... Dobra, posprzedaję tam mroczne pamięty przeciwko zwierzętom. Do obrażeń. Dobra, spylaj. Tarcza ruka też spylaj. Karce też. Hełm Templariusza też. Hełm Legionu. A, leć. Co tu jeszcze mamy? Obrączka pamięci. Nie wiem, po co mi to. To też mogę. Do siły zaklęć. Jak potem będę, kurde, gdzie sprzedałam to albo tamto. Bomba. Nie chcę. Bomba. Nie chcę. Co to jeszcze mam?
Aha, ten dywan, ten topaz, te prywatne dokumenty masz. Aha, wylinka. Nie wiem po co mi te wszystkie te, ale zostawię sobie. Sprawdzę, co ty masz. Ty masz pewnie elfi korzeń na mikstury, ale. Ale ponoć też nie wiem ile jest. Powiedzmy, to się łączy z tym moim glitchem na pieniądze. Tu będziemy mieli doświadczenie. Nie wiem, kupię sobie parę tych. Ile jest? Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, i siedem. Jeszcze chcę sprawdzić, bo wiem, że. Mocny okład. To jest w ogóle tamten potrzebny. Balsam duszy mnie nie interesuje. Silniejszy okład. Może ten silniejszy, który my mamy ten okład. Słaby, silny okład. Ale ja bym chciała ten zwykły okład. Może masz. Okład leczniczy. O właśnie, to bym chętnie sobie spróbowała. Może nie wiem, co tam potrzeba, bo zresztą chętnie sobie jeszcze sprawdzę szybko, czy mogę. Kaman. Gromić. No, sprawdzę sobie, gdzie jest ten odnośnie tego okładu. Chyba, że to. Aha, nie, to będzie w rzemieślne, chyba. Gdzie to jest? Widzicie go gdzieś? Zamek, talizman. Gdzieś tu powinno być. Chyba, że po prostu kupiło się i nie trzeba klikać znowu, żeby zrobić. To u mnie jest chyba łynie z mistrzynią zielarstwa. Nie, to chciałam. Umiejętności tak. Łyn. Okłady licznicze. Okej, okay, ale nie, to są te słabsze okłady. Destylująca. Substancja. A skąd ja ci mam wyczasnąć tą substancję destylującą? Amen, gry. Gościu, masz ten? Czego sobie życzysz? Nie jestem kupcem, ale. Dobra, to już wiemy. Destylującą. Czy ty masz. Tak, masz trzy tylko. Dlaczego? Dobrze, mniejsza z tym na chwilkę. Wiecie co? Chcę wam pokazać. Nie taktykę chcę. Tak mogę się udać do obozu. Łoboziowiska! Pokażę wam o co chodzi. O co chodzi, jeśli chodzi, tak. Nie chodzi, bo nie ma nóg. A shale. Jeśli chodzi o te expa. Tu mamy takie coś jak skrzynie z zapatrzeniem od. Z przymierzeńców. Tu możemy wrzucać właśnie te kazuto rycerzem Arla Emona. Przekaż. Kręgowi runy? Czekajcie. Wait a minute. A gdzie są te skrzynie? Hej! Coś tu się chyba zepsuło. Powinna być opcja, że można. Aha, może to nie, może naprawili, bo wiem, że było coś takiego, że tu wrzucaliście te elfie korzenie. I za to mieliście dodatkowe doświadczenie, ale widzę, że to zmienili i teraz jest. Albo pieniądze dla Arla Emona, albo runy dla magów, więc zobaczmy, co to da w ogóle. Czy faktycznie gdzieś mamy tyle? Mamy trzy kwadraciki i taki kawałeczek mamy, więc zobaczę, co to faktycznie. Jakie złoto macie.
Podczas wojska, dobra. Jesteś bardzo hojna, strażniczko. Jeśli tak. Będziesz szukać po bitwie żołnierzy, pamiętaj o nas. Tak, mamy. Więc, no. Zresztą to też się łączy teraz. Kurde, to teraz mam pigułę elfich korzeni, nie wiem po co. To widzicie, tu też dajemy, no to się też łączy właśnie z tym gliczem pieniężnym moim, że tu dodajemy sobie te pieniążki, a tu możemy sobie je wrzucić dla tych rycerzy Arla Emona i też dostaniemy expa dodatkowego. Będziesz dysponować najlepiej wyposażonym wojskiem w historii całego... Cóż, w historii całego świata. No, macie jeszcze. Jesteś bardzo hojna, strażniczko. No, widzicie, tak trochę. Jeśli będziesz szukać po bitwie żołnierzy, pamiętaj o nas. Do poziomu 16 to mamy. Nie wiem, mi się wydaje, że właśnie ta skrzynka właśnie to było to, bo tu innej nie ma skrzynki, więc... No okej, okay. Dobra, idziemy do Dalejczyków pozbierać zadania. To jeszcze mi brakuje. Tu jest taka luka. Za duża. Dobra, ja chcę tu... Nie! Tak. 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 Nie. Nie, bo nie. I tyle. Dobra, zapiszę sobie. Pozbieram sobie zadania. Słuchaj, Shale. Gdy stałaś tyle czasu w Redcliffe, czy ty spałaś? Nie potrzebuję snu. Moje ciało nie męczy się, ani nie ma innych funkcji biologicznych. Nie nudzisz się? Nie chciałabyś mieć chociaż snów? Ja nie śnię. A więc to jest śnienie? Śnienie. Panie się po nosie i mam rotanie? O Boże. Tak, oczywiście. Wydawało mi się, że wszyscy obserwują mnie. Ich uważnie oglądam w nocy. Nie mam nic innego do roboty. I tak całymi godzinami? Liczę oddechy. Wow. To mi pomaga pokonać narastającą chęć zmiażdżenia im łbów we śnie. Wow. Cóż, chyba trzeba będzie mocno ograniczyć spanie. Bo cię w nocy przyjdzie. Dale zmiażdży. Dobra. Niepotrzebnie tych elfich korzeni. Nakupowałam w pigułę. No to teraz te słabsze układy są bardzo słabe. Ozi, ale mi się chepie. Co tobie życzysz? Co dokładnie tu wyrabiacie? Jestem mistrzem rzemiosła klanu. Moim zadaniem jest nauczyć się jak najwięcej o starożytnej elfickiej sztuce kształtowania drewna i metalu. Prawdę mówiąc, my, Dalijczycy, znamy niewiele z tej sztuki w porównaniu do naszych przodków, a nawet osiągnięcie tego poziomu trwało wiele pokoleń. Istnieje drewno, które właściwie obrobione jest twarde jak stal i dużo lżejsze. Rośnie ono tylko w tym lesie. To żelazo drzewo. Opiekun zabronił nam wchodzić do lasu, żeby zebrać drewno. Oznacza to, że przez lata nie będę mógł wykonywać naszych najlepszych wyrobów. Niech zgadnę, musimy przynieść mu. A jeśli przyniosę ci trochę żelazo drzewa? Nie chcę się narzucać, lecz jeśli znajdziesz trochę żelazo drzewa, nie zaszkodziłoby, gdybyś go trochę zebrała. Jest niebieskie i łatwo je rozpoznać. Możesz zbierać tylko korę, która sama odpadła z drzewa. Jeśli jakąś znajdziesz, przynieś ją do mnie, a ja ukształtuję ją dla ciebie. Co mógłbyś wykonać? Zobaczymy, niczego nie obiecuję. Dobrze, poszukam go w lesie. Dziękuję, ale nie jestem zainteresowana. Wyrabiam świetne ostrza z żelazo drzewa. Albo może na pierśnik? Oczywiście zakładając, że wystarczy mi drewna. Dobrze, poszukam go w lesie. To byłoby miłe, o ile nie przedłożysz tego nad życie łowców. Dobra, pa. Shiral. Niech stworzyciele przyniosą ci szczęście. Dobra, nie chcę. Aha, chcę. Czekajcie. Będę płakać, że mnie ten wszystko pogryzło. Kup. A to taka kup na ostateczny.
Dobra, a ty co chcesz? Adaran Atishan, przybyszu. Jestem Atras. Mam nadzieję, że inni nie potraktowali cię zbyt ostro. Potraktowali. Ku mojemu nieszmakowi mam zdanie do wykonania. Byli trochę podejrzliwi. Rozumiem, nie żywię do was urazy. Nie mieliśmy zamiaru obrażać szarej strażniczki. Po prostu pochłonęła nas niedola naszych łowców. W takiej sytuacji łatwo zapomnieć o uprzejmości. Rozumiem, że wybierasz się tropić wilki w lesie Bresilian. Dołączyłbym do ciebie, ale Zatrian mi zabronił. Nie wydajesz się zbyt szczęśliwy z tego powodu. Zabronił ci? Muszę już iść. Nie wolno nam teraz wchodzić do lasu. Mam więcej powodów niż większość, ale nie sprzeciwię się opiekunowi. Dlaczego chcesz wejść do lasu? Nie jestem pewien, czy powinienem opowiadać tę historię obcej. Z pewnością masz na głowie ważniejsze sprawy od moich problemów, przybyszu. Proszę, chciałabym o tym usłyszeć. Jasne, chciałabym tylko porozmawiać. W ten sposób prosisz o pomoc? Ciekawa metoda. Muszę już iść. Dziwnie się czuję, rozmawiając tak swobodnie z nieznajomą, ale może zdołasz mi pomóc. Razem z żoną Danylą wpadliśmy w zasadzkę wilkołaków. Została tak ciężko ranna, że klątwa szybko ją dopadła. Zatrian bardzo się starał złagodzić jej cierpienia, lecz niewiele mógł zrobić. I choć mówi, że Danyla nie żyje, nie pozwala mi zobaczyć jej ciała. Zaczynam podejrzewać, że zamieniła się w wilkołaka, a ta cała maskarada wzięła się stąd, żebym nie zaczął jej szukać. A gdyby była wilkołakiem, a elf udałby się na poszukiwania i znalazł ją, co wtedy? Szczęśliwe, romantyczne spotkanie? Ja nie wiem. Może mimo wszystko poznałaby we mnie swego lubego. Prędzej luby kąsek na obiad. Gdybym mógł tylko wiedzieć, dobre, czy jeszcze żyje lub co się z nią stało, mógłbym odetchnąć w spokoju. Nie, szukam ją w lesie. Przykro mi to straszne. Naprawdę nie mam czasu na jakieś poszukiwania. Może mogłabym przekonać Satariana, żeby powiedział prawdę. Dobrze, poszukajmy ją w lesie. Mam pewien amulet, roboty naszych rzemieślników. To niewiele, ale chętnie ci go oddam w zamian za jakiekolwiek wieści. Dobra, mamy następne zadanko do lasu. Zobaczmy, jeszcze chyba jedno mamy zadanie na mapie. Tak, mamy jeszcze jedno zadanko na mapce. Na mapce. Co tam, gościu? Gościuwa, gościu, potrzebujesz? Witaj. Witaj, i ty, kim jesteś? Dlaczego się krzywisz? Mów głośniej. Nie musisz się mnie bać. Jestem Kammen, uczeń łowcy. Ale chciałbym móc zostać prawdziwym łowcą. Ciocię powstrzymuje, więc zachowuj się jak przystało i przestań chcieć. Dobrze przeczytałam. Do powodzenia, muszę już iść. Chyba nie powinienem o tym rozmawiać z obcymi. Nie zrozumiałabyś. Zastraszenie. Mów, zanim rozwalę ci łeb. Spróbuj, może cię zaskoczę. Chyba masz rację, muszę iść. Nie zaszkodzi ci powiedzieć. I tak nie możesz mi pomóc. Za długo byłem uczniem. Aby zostać prawdziwym łowcą, muszę przynieść skórę z własnoręcznie upolowanego zwierzęcia. Dzika, wilka lub czegoś innego. Chciałem zapolować w lesie, ale nie wolno nam tam wchodzić z powodu ataku. Jednak prawdziwy problem stanowi Geina. A, zakochany, co? Idź upolować coś dla niej. Kim jest Geina? Rozumiem, że problem jest z dziewczynami. Moim największym pragnieniem. Prosiłem ją o rękę, lecz ona mi odmawia. To okrutne. Mówi, że nie zwiąże się z uczniem i nazywa mnie dzieckiem. Nie, no, wyglądasz. Dzieckiem. Gdybym był łowcą, jak dziecko. Mógłbym to udowodnić, ale nie wolno mi polować. I Geina nigdy się ze mną nie zwiąże. Czuję Geina. Się taki bezradny. Ach, nie powinienem było o tym wspominać. Zostaw mnie samego z moją niedolą. No to idź zapoluj, kurde, dzieciaczku, a nie wysługi, kurde, potrzebujesz. Co, po co jej taki chłop, który gdzieś tam sam nie upoluje, a prosi o pomoc? No wiesz ty co, wstydź się.
Musi istnieć jakiś sposób na rozwiązanie twojego problemu. Mogę ci zadać kilka pytań? W takim razie żegnaj. Myślisz, że się nad tym nie zastanawiałem? Nic nie mogę zrobić. Jak nic? A jeśli dla ciebie skórę zdobałem, da? Może mogłabym stawić się za tobą u gejny. Gejna brzmi jak... nie powiem co. Dlaczego nie pójdziesz do lasu wbrew zakazowi? Nie próbować zaleczać się do gejny? Dobrze, jak sobie chcesz. Przecież opiekun powiedział... nie, po prostu nie mogę. A jeśli spotkam wilkołaka? Nie zdołam. Co cię zje i co? Przyjdziesz jako wilkołak. W takim razie może włączysz do mnie, a jeśli zdobędę na ciebie skórę... Nie mógłbym tego zrobić. Sam muszę zabić to zwierzę. To rytuał przejścia, żebym mógł zostać pełnoprawnym łowcą. To chcesz odnieść się z gejną, czy nie? Zdecyduj się. Masz rację. Chcę ożenić się z gejną, zanim wyjdzie za kogoś innego. Zdobyłabyś więc dla mnie skórę? Dlaczego chcesz to zrobić? Bo mi marudzisz, bo mi pasuje, co potrzebuję innego powodu. Oczywiście po to, żeby wiedzieć was razem. Oczywiście za odpowiednią zapłatą. I chciałabym tylko sprawdzić, czy się zgodzisz. Jestem ci zatem bardzo wdzięczny. Będę się modlił do Andruil, bogini łowów, żeby ci się udało. Dobra, idziemy w lasy. Hura nareszcie. Dobra. No tu jest obojętne, jakie zadanie będę mieć, bo i tak idziemy prosto przed siebie. Jak to zwyczaju się robi. Jeszcze pozbieram te korzenie i zapiszę sobie. Tak, chcę. Aha, myślałam, że to będzie tak jak w innych tych lokacjach, że mamy taką mniejszą mapę i wybór lokacji dodatkowych, a to nie bardzo. Mam nadzieję, że... Jeśli się tu wyłączę, w ciągu miesiąca porosnę zielskiem. No. Roślinki cię oplotą. Dobra, tu będzie dużo elfich korzeni. Taka miejscówka. Nie wiem, czy tu wilki nie będą czasem. Już biegną wilki debilki. Ale takie grzeczne wilki debilki. O, i dwunożne wilki też są. Okej, już wszystkie. Jak to są ludzie zamienieni w wilki. Dobra, chodźcie. Tylko mnie nie ugryźcie, proszę. Książki wilki miały. Bogate wilki. Dobra, pójdę sobie prosto może. Nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale widzę, że mam jakiś znacznik na mapie, ale nie wiem, które akurat... Aha. Żelazo drzewo mam zaznaczone. A niech będzie, dobra, spoko. Miśki! Wielki niedźwiedź! I czy jest zwłoki? Był misiek. Misiek gryzly. Nie? Nie masz skóry? Gryzliego? Ups. Nic ciekawego. Jakiś kwiatek. Łaska Andrasty. A, to jest jako prezent. O, tam stoją wilki. I zapis jest. Więc spoko. Aha, one będą chciały pogadać ze mną. Strażnicy mówili prawdę, bracia i siostry. Kto by pomyślał, że Dalijczycy napuszczą na nas człowieka? Co za ironia. Ale wy gadacie, dlaczego? Gin, bestio. A kim ty jesteś?
ty mówisz? Wydawało mi się, że wilkołaki to dzikie bestie. Jestem sługą Dalijczyków. Jestem po to, by zabić chorego kła to wszystko. Kim ty jesteś? Rozmawiasz z Szybkonogiem. Przewodzę moim przeklętym braciom i siostrom. Teraz zawróć. Udaj się do Dalijczyków i powiedz im, że zawiodłaś. Powiedz im, że chętnie popatrzymy, jak cierpią od tej samej klątwy, od której my cierpieliśmy przez tyle lat. Teraz to oni zapłacą. Zejdź mi z drogi, chyba że możesz mi powiedzieć, gdzie jest chory kieł. Więc to wy jesteście wilkołakami, które napadły na Dalijczyków. Chyba bardzo nienawidzisz Dalijczyków. Perswazja... Wolałabym z tobą porozmawiać, nie mam zbyt złych zamiarów. Zastraszenie, precz bestię albo poniesiesz konsekwencje. Myślisz, że pomożemy ci znaleźć wielkiego wilka? Myślisz, że pomożemy ci go zabić? Jesteś więc głupia. No bywa. Dalej, bracia i siostry. Szybkonóg wzywa was do boju. Przepędźcie intruza. Szybkonóg dostanie po pysku. Szybko, nóg szybko zejdzie. Dość tego. Las potrafi patrzeć i rozprawi się z tobą. Zostałaś ostrzelona. Ale czekaj, gdzie idziesz? A gdzie idziesz? Wracaj, że? Jaki cwanior. Klepać go i dobre jest. Dobra, idę prosto. No to chodźcie. Myślałam, że szybko nóg wrócił. Dajcie sobie radę. Jakiś silniejszy wilkołak żółty. Jeszcze ty, chodź tu. Nie to chciałam. Dobra. Mogło być. Dobra, wezmę to. Skóra wilka. Kolejne skórki. Okej, jeszcze trochę sobie pójdziemy. Oni nie wstaną? Coś mi się tak wydaje, że wstaną sobie. No właśnie, pomiotki się znalazły. Tego weź tu. Urloka. Wow, dzięki, kurde. Oh no. Weź, że mnie zostaw, gnido. Halo, czy ktoś mi może pomóc? Okej. Romowisko. Kość wołu to dla pieska naszego. Jacyś Dalijczycy byli. Nagrobek. Widzisz przed sobą nagrobek, czujesz się przy nim dość nieswojo. Zostaw nagrobek w spokoju. No, nie dotykajmy może. Pieniążki. Srebrny sznur i pieniążki. Dobrze, pójdę w stronę tego zadania o te... żelazo drzewa? Ale drzewa nas właśnie, też tu były drzewa. Drzewo, dawaj expa.
Tak, mamy poziomek. Poziomek, poziomkę mamy. Dobra. Ile tego żelazu drzewa potrzebuje z gościu? Jeden ci wystarczy, czy jeszcze? Dziennik chce. Jeszcze chce. O, jaki Sknerus ma kwacz. Ale tam mamy jakieś przejście do... Część północno-wschodnia, część lasu. Ja bym chciała to wziąć. Okej, okay, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku udamy się w głąb lasu. Jeszcze się cofnę tam, bo szliśmy tylko jedną stroną, a tu co jest? Tu gdzieś mniej więcej. Nie sądzę, żeby tu jeszcze było jakieś zadanie. Chyba. Ale sprawdzę sobie. Danielę. Zdobyć wilczą skórę, więc... Zobaczymy, co i ile mi zajmie. Ile mi zajmie cała lokacja, cali Dalijczycy. Ile mi to zajmie. Jestem bardzo ciekawa. Jak na razie Orzammar chyba najwięcej czasu mi zajął. No nic. Dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie. Dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na stronach. Jakichś takich fajnych, żebyśmy urośli w sile. W siłę i moglibyśmy sobie pokomentować, porozmawiać o grach, o filmach. A my się widzimy, a słyszymy raczej w następnym odcinku z Dragon Age'a Początek. Cześć!